We wtorek 29 grudnia, witam Państwa, Artur Kisielewicz, Magazyn Miejski. Zaczynamy. Dziś w wydaniu. Kolejne ulice do przebudowy. Szeregowy roku 2015. Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Błonie, Józefa Krzymińskiego, Budowlanej i Staropoznańskiej. Jeśli chodzi o Staropoznańską i Budowlaną, to tutaj pieniądze miałyby pochodzić z projektów rewitalizacji. Miasto na Staropoznańskiej w pobliżu Budowlanej chce przebudować drogę wraz z kanalizacją deszczową. Na niektórych odcinkach pojawiłby się nowy asfalt i chodniki. Z kolei na Budowlanej ze względu na duży ruch ciężarówek mają być przebudowane łuki skrętów. Planowane jest jeszcze postawienie nowego oświetlenia i wybudowanie traktu dla pieszych i rowerzystów łączącego Budowlaną z ulicą 59 Pułku Piechoty. Remont ma objąć jeszcze ulicę Krzymińskiego i Błonie. Ta pierwsza od dawna zniechęca kierowców swoją nawierzchnią, dlatego w tym miejscu ma być wymieniony asfalt. Ratusze stawia też projektantom wyzwanie w postaci znalezienia dodatkowych miejsc postojowych. Z kolei na ulicy Błonie planowana jest całkowita przebudowa ciągów komunikacyjnych. Rosnąca tam zieleń drzew i krzewy mają zostać usunięte. Teraz miasto skupia się na wykonaniu dokumentacji projektowej. Później, gdy już będą znane koszty inwestycji, ratusz pomyśli o możliwościach sfinansowania. Remonty wspomnianych dróg mogłyby ruszyć nie wcześniej niż w 2017 roku. Bardzo duże wyróżnienie spotkało starszego szeregowego Krzysztofa Mazurkiewicza z Inowrocławia. Żołnierz pełniący służbę w pierwszej brygadzie lotnictwa wojsk lądowych otrzymał tytuł Szeregowy roku 2015. Krzysztof Mazurkiewicz został wybrany najlepszym spośród kilkudziesięciu tysięcy szeregowych zawodowych pełniących służbę wojskową w 52 jednostkach. Takiego wyróżnienia się nie spodziewał. No oczywiście to była wielka niespodzianka, to zupełnie nieprzewidywana, więc radość jest tym większa. Dla mnie i dla rodziny przede wszystkim. Dowódcy docenili u naszego żołnierza wzorową postawę, charakter, ofiarność oraz cechy przywódcze. Starszy szeregowy Krzysztof Mazurkiewicz zawodową służbę wojskową pełni od 2010 roku. Szeregowiec roku został żołnierzem z kilku powodów. No, historia jest dłuższa. Już jakby pasja do militariów i do wojska zaszczepiona była nam w rodzinie przez ojca. Nam czterech braci nas było, więc jakby ta pasja powodowała tym, że w życiu na swojej ścieżce się kieruje tym, żeby dołączyć właśnie do wojska i tak to był główny czynnik. Dziś to już wszystko w Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia. W wypełnionym po brzegi Teatrze Miejskim rozbrzmiewały kolędy, pastorałki i utwory świąteczne, a wszystko za sprawą dorocznego koncertu Hej Kolęda, Kolęda organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną. Na scenie wystąpili soliści, kameraliści, orkiestra i chóry. Obok siebie stanęli ci, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z muzyką, jak i ich dużo bardziej doświadczeni koledzy, nauczyciele. Przedświąteczne koncerty Szkoła Muzyczna organizuje już od kilkunastu lat. Tradycyjnie spotykamy się w Teatrze Miejskim przed świętami. Od kilkunastu lat tego typu koncerty są organizowane, prawda? Tak, kiedyś robiliśmy te koncerty w naszej sali koncertowej, ale doszliśmy do wniosku, że jest to absolutnie wyjątkowy koncert w
właściwie w roku, każdym roku. Tak więc cieszy się on wielką estymą i wszyscy chcą być na tym koncercie, bo dlaczego ten koncert jest wyjątkowy? Dlatego, że cała społeczność Inowrocławskiej Szkoły Muzycznej pokazuje się, prezentuje się na scenie i to w tak różnorodnym repertuarze, bo przecież śpiewamy nie tylko kolędy polskie, ale się również śpiewamy wszystkie przeboje światowe, nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia w różnych opracowaniach, w różnych składach i wokalnie, i instrumentalnie, i poważnie, i w klasycznej obsadzie instrumentów akustycznych, a także w instrumentarium elektrycznym, że tak powiem, bo instrumenty wzmacniane przez generatory, tak więc instrumentarium elektryczne. Barwnie, myślę, wesoło, radośnie, wszystko się skrzy. Światła oczywiście wprawiają wszystkich w atmosferę taką, budują tą atmosferę takiej radości właśnie, a jednocześnie myślę, że jest też tak chwila takiej kontemplacji i zadumy nad tym, że jakby ciągle od nowa cieszymy się tym właśnie nadejściem tych absolutnie wyjątkowych świąt, jakimi są święta Bożego Narodzenia. Tak więc nas wszystkich to ogromnie cieszy, a jednocześnie jest to taki moment, kiedy możemy, jak powiedziałam, dać z siebie wszystko to, co w nas najlepsze, na rzecz jakiejś idei. Koncert Hej Kolęda, Kolęda to wielkie wydarzenie dla całej szkoły. I z wielką przyjemnością mówię do telewizji, już dawno nie miałem, że tak powiem, przyjemności. Przy okazji tak wielkiego święta, jest to oczywiście koncert dla nas istotny w kalendarzu rocznym, ponieważ możemy pokazać całe spektrum naszej pracy. I może zabrzmi to, przyznam, nie elegancko, ale Inowrocławska Szkoła Muzyczna odnosi spore sukcesy. Warto się przyjrzeć po prostu stronie internetowej naszej, aby zawierzyć moim słowom. I dzisiaj była ku temu okazja. Wielorakość propozycji w postaci wydziału instrumentalnego proponującego w zasadzie wszystkie instrumenty. Znakomita kadra. Jest to prawda, która nie tylko naucza, ale włącza się absolutnie w koncerty, sami wykonując, ale powiem dalej, nie tylko w koncert, również w pracę organizacyjną, co jest oczywiście domeną jak każdej szkoły. Czyli jak trzeba coś zorganizować, nie tylko w sensie wykonawstwa, ale również i takiej pracy organizacyjnej, która pomaga wykonawstwu, mogę zawsze na swoich pedagogów liczyć. Jest to znakomity zespół. Mówiąc szczerze, nie muszą specjalnie się starać, żeby to zorganizować, ponieważ oni to robią znakomicie sami. Ja tylko jakby nad tym czuwam. Ale pewne doświadczenia, które w tym zakresie już mamy wspólne, powodują taki stan organizacyjny szkoły. Jest w tej chwili 380 uczniów, więc sporo. Oczywiście małych dzieci, dorosłych dzieci. Była okazja zobaczyć właśnie różne wykonania i zachęcam Państwa, aby z nowym rokiem szkolnym, jest to jakaś może forma rekrutacyjna, już przyjrzeć się naszej pracy, bo warto się po prostu muzyki uczyć nie dlatego, żeby zostać artystą, ale żeby znaleźć swoje wnętrze i stać się bogatszym, po prostu rozumieć życie, w którym nam przyszło po prostu być. Cieszy też serce, jak widzimy, jak rodzice tych młodych uczniów, trochę starszych, bardzo mocno angażują się w życie szkoły. Dzisiaj na przykład przejaw licytacje czy stroje, prawda? Tak, to są licytacje, stroje to są Mikołaje, którzy dzisiaj pracowali, to są chórzyści, którzy śpiewają. Rodzice zaczynają rozumieć, że stanowimy pewien wspólny zespół, może nie muzyczny, ale organizacyjny, co by się przetworzył w muzyczny, bo to przecież to są ich dzieci i oni doskonale czują, że można współgrać z tą taką jakąś dziwną orkiestrą. Thank you.
Jak co roku w czasie koncertu odbyły się licytacje cennych przedmiotów. Zebrane pieniądze są później przeznaczane na konkretny cel. Tak, zawsze są to cele bardzo konkretne. Kiedyś graliśmy dla dzieci potrzebujących wsparcia w postaci aparatury medycznej. Graliśmy również na rzecz pozyskania funduszy na zakup instrumentów dla uczniów szkoły muzycznej. W tym roku koncert również szczególny z tego powodu, że gramy dla naszej koleżanki Doroty, pianistki, dla której chcemy przede wszystkim połączyć się z nią. W tym momencie wierzymy, że poczuje tę naszą bliskość i chcemy wesprzeć jej terapię. Chcielibyśmy, żeby cieszyła się muzyką. Nagrywaliśmy ten koncert dla niej i mamy nadzieję odtworzyć go również na specjalistycznym sprzęcie, który chcemy Dorocie ofiarować właśnie po to, żeby mogła również korzystać z muzykoterapii. Ten koncert też uzmysławia nam, jak wiele osób uczy się grać, śpiewać w naszej Państwowej Szkole Muzycznej, bo to widać po samych występujących, ale także po publiczności, bo cała rodzina, cała społeczność jest zaangażowana w organizację tego wydarzenia. I tak doprawdy jest, bo przede wszystkim te przygotowania trwają jakiś czas, nie powiem, że od początku roku szkolnego, ale zaczynają się bardzo wcześniej, tak więc rodzice muszą również ten czas wygospodarować, aby przyjść z dziećmi na dodatkowe próby. No i przede wszystkim, aby zorganizować strój odpowiedni dla dzieci. Tak więc myślę, że wszyscy się angażujemy bardzo mocno i tak jak pan powiedział, cała społeczność Inowrocławskiej Szkoły Muzycznej łączy się. Łączy się właśnie w tej idei niesienia czegoś, co kierujemy dla drugiego człowieka w nadziei, że jego trwanie, bytowanie w jakiś sposób wzbogaci się, inna będzie jego jakość.